Praca zbiorowa pod redakcją Macieja Dudko, Biblia e-biznesu. Kobyła. Ponad 700 stron, ponad 20 autorów, dziesiątki poruszanych zagadnień i setki przykładów. A wszystko dotyczące prowadzenia biznesu internetowego. Sam spis treści składa się z kilkunastu stron, a sylwetki autorów niemal drugie tyle. Dla jasności, mowa o pierwszej Biblii e-biznesu, bo później powstały jeszcze kolejne jej części. Idealnie pasuje tu określenie kompendium wiedzy. Nie sposób wymienić wszystkich poruszanych zagadnień, ale warto chociaż zaznaczyć główne bloki tematyczne. Prowadzenie sklepu internetowego, sprzedaż na Allegro i platformach aukcyjnych, świadczenie usług i modele rozliczeń, marketing internetowy, obsługa klienta i prowadzenie logistyki, analityka i optymalizacja działań, prawo w internecie. Każdy z tych rozdziałów zawiera po kilkanaście podrozdziałów poświęconych poszczególnym zagadnieniom. Biblia biznesu to naprawdę potężna i wszechstronna pozycja, ale jeśli mam na coś zwrócić szczególną uwagę, to wyróżniłbym część dotyczącą e-marketingu. Jak dla mnie, to ona stanowi serce i główny punkt ciężkości całej książki. Autorzy opisują w niej skrupulatnie kolejne metody dotarcia do klientów w sieci i narzędzia, jakie można w tym celu wykorzystać. Jestem zdania, że każdy, kto prowadzi biznes w sieci, znajdzie w nim coś wartościowego dla siebie. I to nawet mimo wieku tej książki. Otóż pochodzi ona z 2012 roku i chociażby z tego faktu wiele spraw będzie już nieaktualnych, na przykład niektóre regulacje prawne. Jednak paradoksalnie nie wpływa to jakoś znacząco na odbiór całej pozycji. Wiele spraw pozostaje niezmiennych, jak na przykład robienie zdjęć ofertowych. A skoro już o tym mowa, to trzeba przyznać, że książka jest miejscami nierówna. Wiele rozdziałów jest świetnych, z licznymi przykładami i omówionymi case study. W innych natomiast jest zgoła inaczej. Jak we wspomnianym fragmencie o zdjęciach, gdy w całym rozdziale poświęconym temu zagadnieniu był tylko jeden przykład porównujący dobre i złe zdjęcia ofertowe. Rozumiem, że przy tak wielu autorach ciężko ujednolicić poziom, ale zdarzają się momenty, w których autorzy, specjaliści w swoich dziedzinach, potrafią popłynąć. Jak wtedy, gdy autor rozdziału o fotografii zachęca do czytania instrukcji obsługi lustrzanek lub gdy prawnik rekomenduje każdemu przeczytanie jakiejś ustawy. Wad książki znalazłoby się jeszcze kilka, jak nieco dziwna kolejność, bo pozyskiwanie finansowania dla firmy raczej nie powinno być omawiane zaraz na samym początku i to ze szczegółami. Tym niemniej ogólna ocena książki wypada pozytywnie. Myślę, że dowolny przedsiębiorca zawsze może otworzyć spis treści i przeskanować go aż do momentu, gdy natrafi na zagadnienie, o którym powie: o, tego jeszcze nie robiłem, warto się tym teraz zająć, a następnie przeczyta stosowny rozdział. Bo takie podejście, zamiast czytania od deski do deski, bym tu raczej rekomendował.